Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się grze Battlefield, część czwarta. Czyli jest to kontynuacja całej serii, słynny strzelanek w pierwszej osobie. Powiem szczerze, nie grałem w poprzednie części, a w część czwartą dopiero zaczynam swoją przygodę i mam nadzieję, że zechcecie razem ze mną poznawać, na czym tak naprawdę ta gra polega. No więc otwiera nam się w przeglądarce internetowej, mamy do wyboru trzy formy gry, czyli forma multiplayer, kampania i arena testowa. Multiplayer, czyli żywi gracze przeciwko żywym graczom, tutaj na mapach zaproponowanych przez grę lub stworzonych przez ludzi, którzy prawdopodobnie mają dużo więcej doświadczenia od nas, no ale na czymś i kiedyś się trzeba nauczyć, więc jak najbardziej to właśnie wersję gry sobie za chwilę przetestujemy i zobaczymy, o co tu tak naprawdę chodzi. No więc jesteśmy tutaj już na mapie. Dołączyliśmy do Rosjan tym razem. Czyli co my na tej mapie widzimy? Że niebieskie tutaj punkty to są mapy właśnie nasze, pomarańczowe są przeciwne. Tutaj możemy sobie, jeżeli mamy to ulepszenia, to możemy ulepszyć broń, pozmieniać sobie naszywki, zmienić sobie mundur. No to w trakcie gry to się wszystkie właśnie takie ulepszenia zdobywa, wykonuje się specjalne misje, questy po to, żeby wynajduje się ukryte przedmioty, po to, żeby właśnie ta nasza postać była coraz bardziej rozwijana. No i już w samej grze tutaj właśnie lepiej na samym początku sobie biec za kimś, kto już to gra. No, podejrzewamy, że ten człowiek przed nami sobie biegnie, to już to gra, że wie przynajmniej dokąd biegnie, my jeszcze nie wiemy. No i proszę bardzo, znajdujemy wrogą artylerię. Dobiegamy tutaj do niej, no pistolecikiem raczej nic nie zrobię. Nie ten guzik, nie chcę, wrzuciłem apteczkę, to nieważne. Dobra, próbujemy ją zabić granatem, to niewielkie wrażenie na tej artylerii robią nasze granaty. No, przeciwnik próbuje uciec, złapiemy, nie złapiemy, no nie wiem. Widać kierowca właśnie uciekł z pojazdu, czy go zastrzelimy, no tutaj właśnie nasz sojusznik go zastrzelił. No. Początek na razie obiecujący, adrenalina powoli się podnosi. Zobaczmy, co ta artyleria potrafi, czy my sobie to poradzimy. A w ten sposób to wygląda, tak, czyli możemy sobie tutaj strzelić, no nie będziemy, tam jest nasz. Może tutaj strzelimy, tutaj w ten helikopter, na wszelki wypadek tu był przeciwnik, no to ktoś strzela w nas, a nasz pojazd, lepiej z niego wyjdźmy, tak, cofnijmy się do tego, tak, naszego sojusznika. Już go nie ma, tutaj właśnie przeciwnik. Pomściliśmy, tak, nasz pierwszy kill, tak, pierwszy zabity jest, dobra, może być, nie ma. Tu jest tak naprawdę, już zaczyna być ciekawie, już emocje sięgają naprawdę wysoko. Co z tym pojazdem, czy damy radę go użyć? No, zablokowany, nie jedzie, nie do przodu, nie do tyłu, dobra, nieważne, wychodzimy. Strasznie szybko się dzieje, widzicie to? Wszystko się dzieje naprawdę, naprawdę szybko. Przeciwników prawie nie widać, albo ledwo co widać. Pojazdy tak samo, są dobrze maskowane. No, nie ma się co dziwić, to jest współczesne pole walki. Tutaj, tam powinniśmy atakować, tak? No to biegniemy do F. To spadochroniarz, proszę bardzo. Czy uda mi się go złapać? No, spróbujemy go tam obejść z tej strony, czy wybiegnie? Wybieg, dobra. Strzelamy. Dostał. Drugi kill, no całkiem nieźle, no. Generalnie to właśnie o to chodzi, także zbieramy kille, zabijamy przeciwników, no ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zdobywać właśnie te punkty, przejmować te bazy od przeciwnika, tak, czyli od wrednych Amerykanów, tak. No. Flagę zdejmujemy poprzez po prostu wyczekanie koło flagi, aż tutaj właśnie ten wskaźnik czasu, to kółeczko nam zejdzie, czyli zdejmujemy właśnie amerykańską flagę, proszę bardzo, i już jej nie ma, tak? I teraz z kolei niebieskie kółeczko, bo dopóki się nie wypełni, też musimy tu poczekać, a jak się wypełni, to znaczy, że na maszcie zatykamy rosyjską flagę, no i punkt bazowy należy już do nas. Tak, no dobra, czyli tutaj no, dostajemy naszywkę za zdobycie bazy. No czy uda nam się zdobyć następny punkt?
jakoś tutaj nikt raczej z przeciwników się nie śpieszy, żeby ich bronić. Czy uda nam się zdobyć punkt D? No to zdobywamy punkt D. I tutaj, proszę bardzo, biega żołnierz Polski, Polski walczącej, a my giniemy sromotnie. Raczej dużo nie poradzimy tak naprawdę z tym graniem przeciwko doświadczonym graczom, dlatego w tym momencie raczej sobie zdecydujemy się na misję, na kampanię. No i tutaj kampania zaczyna się w ten sposób, że jesteśmy w samochodzie. Wydaje się, że toniemy. Tak, zdecydowanie toniemy. Tutaj nasi koledzy żołnierze dosyć pokiereszowani. Jeden poważnie ranny, tutaj zablokowany, nie damy rady go wyciągnąć. Tutaj to jest animacja z gry tak naprawdę. W tym momencie nie jesteśmy w stanie nic zrobić, czekamy, aż gra umożliwi nam interakcję. Oglądamy sobie film, dowiadujemy się, w którym momencie tej historii do niej dołączamy, tak? A według opisu znajdujemy się w Azerbejdżanie, w Baku. Tak, tutaj wykonujemy tajną misję dla rządu, mamy zdobywać informacje. Te informacje zdobyliśmy, mieliśmy je dostarczyć, ale nie wiemy, o co chodzi. No tutaj dowódca każe nam strzelić w szybę, żeby się uwolnić z samochodu, żeby nie utonąć. Oczywiście on zginie, jeśli to zrobimy, no ale teraz już właśnie my możemy strzelić, strzelamy. I proszę, przenosimy się 14 minut wcześniej. W ten sposób rozpoczyna się misja, tak? Czyli na początku znajdujemy się w kanale. Nie mamy w ogóle amunicji, mamy tylko karabin, no ale tym karabinem nic nie możemy zrobić. Możemy sobie poświecić tym laserowym celownikiem. Przy okazji potrenować sposób poruszania się naszą postacią, w jaki sposób się skacze, w jaki sposób się kuca. No i tutaj już dochodzimy do momentu, w którym znaleźliśmy amunicję, jeden z naszych sprzymierzeńców jest w opałach na dole, tu musimy mu pomóc, tak, czyli właśnie nasza pierwsza akcja, czyli pierwsze strzelanie do żywych celów. No tak to mniej więcej wygląda, czyli zabezpieczamy naszego kolegę. Nie wiem, jak oni to przeżywają. Tyle razy dostał w głowę, żyje. No ale dobra. Przeładujemy nasz wypadek. Tutaj kolejni odbiegają. Tego już nie ma. I jeszcze dwóch z lewej, tak? Czy zdążą przeładować? Ostatnie ramię. Jeszcze się rusza. Tego nie ma. I już tego nie ma. Dobra. Arysz, dawaj na górę, tak? To też jest ciekawostka, bo właśnie Arysz 3 sekundy, proszę bardzo, jak Spider-Man i już jest okienkiem tutaj do góry. No dobra, no taki scenariusz, no blast to blast. No. No i tutaj już dalej przechodzimy, za każdym rogiem czai się wróg, którego należy unieszkodliwić. Strzelamy. No w moim przypadku ja zaczynam to przygodę z karabinem snajperskim, uważam, że jest najbardziej snajperski, jaki jest dla mnie na tym poziomie dostępny, tak? Czyli to zdecydowanie broń, którą lubię i uważam, że w tym kierunku będę rozwijał swoją postać. No oczywiście możecie swoją postać rozwijać w dowolnym kierunku, czyli na przykład właśnie, żeby kierować pojazdami, rozwijać się inną bronią. No ja się będę trenował w tej grze, będę się uczył, jak tutaj właśnie zostać w miarę dobrym snajperem. Tutaj już dochodzimy do skrytki, w której znajdujemy materiały wybuchowe. Tak, czyli montujemy. Lewym to się odpala, prawym się go przykleja do ściany. Chowamy się na ścianę. Ściany już nie ma. No i wychodzimy właśnie już na zewnątrz. I tu zaczyna się główna część misji, czyli główne strzelanie. Już na poziomie naprawdę skomplikowany. No wybraliśmy poziom trudności trudny. No i zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Poczekujemy się, czy uda się wyśledzić wroga. Aha. Aha, czyli to mamy taki, jeszcze dostaliśmy skaner.
Tu naciskając klawisz Q uruchamiamy właśnie ten skaner, który pozwala nam zobaczyć, gdzie znajdują się przeciwnicy za pomocą literki T. Zrobimy zbliżenie, no i literką Q raz napiśniętą nieprzytrzymaną właśnie wyznaczamy cele. Żeby uruchomić ten skaner, trzeba tę literkę Q przytrzymać. No dobra, rozpoczyna się gra, no to zaczynamy. Bardzo emocjonująca misja, naprawdę trudna, jak na początek, wymaga wielu podejść. Proszę, nie zrażajcie się, jeśli będziecie ginąć raz po raz, bo to naprawdę w pewnym momencie, kiedy się już uda właśnie wystrzelać tych wszystkich przeciwników, którzy nie dawali wam przejść tego właśnie fragmentu gry, a w pewnym momencie się udaje, to naprawdę jest satysfakcja. Adrenalina skacze, naprawdę gra jest genialna. Płynna, ma sens, realnie to się wszystko zachowuje, jadąc pojazdem się, najeżdżając różnego rodzaju przeszkody, od tych przeszkód się możemy odbić, albo je przejechać, albo je rozjechać, rozwalić, czy
wysadzić powietrze, no wszystko jest praktycznie interaktywne. No tutaj widzimy właśnie kolejna animacja, dalszy ciąg historii. Czyli tak, po tym jak zostaliśmy zaatakowani przez ten helikopter, tutaj nasz dowódca został przygnieciony kawałkiem betonu, bo prosi nas o pomoc. Musimy mu pomóc poprzez odcięcie mu nogi, tak? No to rozkaz jest rozkaz, dobra, odcinamy mu nogę. Dowódca z bólu mdleje. Kolej się ciągnął go do samochodu, tutaj nie wiem w jaki sposób tutaj ta taksówka się znalazła, bo przecież widać, że wszystko wybucha się, pali, po co ta taksówka tu miała jechać, nie wiem, no taki scenariusz, no. Czasami właśnie, jakby ta gra nie była realistyczna, to się takie ofiarki właśnie zdarzały, widocznie autorzy nie mieli pomysłu, w jaki inny sposób tutaj dostarczyć pojazd. No, jakiś samochód właśnie na tych żołnierzy, to jeszcze właśnie do światełkiem, no. Tak musi być. No dobra, wsiadamy do samochodu, jedziemy przed siebie, tak? Czyli wynosimy się z pola walki. Tutaj współtowarzysze wzywają pomoc, no, drugi punkt ratunkowy, tam dowództwo się zgadza, że wyznacza punkt, skąd nas przejmą. No to się udajemy. Najszybciej jak się uda, tutaj próbujemy opanować jazdę azerbejdżańską taksówką, to nie jest takie proste. Ja powiem, że też nie jest takie trudne, no to sterowanie pojazdami w tej grze to naprawdę jest dosyć intuicyjne. Jeżeli kiedykolwiek graliśmy w grę polegającą na sterowaniu jakikolwiek pojazdem, to tutaj też to nie jest super trudne. Da się tego nauczyć dosłownie w parę sekund, tak? Czyli tutaj już nas dogania ten helikopter. Na szczęście znajdujemy tunel, chwila spokoju. Podejrzewam, że tunelu nie starczy na długo. Jeszcze deszcz na szybie, to nie wiem, czym się włącza wycieraczki, czy w ogóle są. Helikopter nam już zajeżdża drogę. Helikopter nam już zalatuje drogę, oczywiście. Próbujemy uniknąć jego strzałów, najlepiej jak się da. Adrenalina znowu na wysokim poziomie, no i co teraz, co teraz? Aha, granatem w helikopter, no to próbujemy. Szansa jedna na 100, ale się udaje, proszę, dostał granatem. Jest po helikopterze, my możemy jechać dalej i... No chyba raczej daleko nie pojedziemy. No i już wiemy właśnie skąd wzięliśmy się w wodzie, tak? Czyli minęło te nasze 14 minut, właśnie wystrzeliliśmy szybę, dowódca tonie, a my wydostajemy się na powierzchnię wody. Z rozmowy tutaj przez radio dowiadujemy się, że misja zakończyła się sukcesem, ale to nie koniec. Nasze zadanie nadal trwa, nadal pozostajemy w sferze walki. A ja za dzisiejszy odcinek wszystkim pięknie dziękuję. Zapraszam na następny, do następnej misji Battlefield 4. Hej.